Szanowni Państwo, spółka Lubowa S.A. rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wniosek otrzymał maksymalną liczbę punktów, stając się tym samym najwyżej ocenionym projektem w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziś, 26 września 2017 roku, ma miejsce symboliczny krok w realizacji tej inwestycji, jakim jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek, w którym mieścić będzie się centrum. Całkowity koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 14 milionów złotych. Inwestycja, którą mamy dziś okazję uroczyście rozpocząć, to kolejny etap rozwoju spółki Lubawa S.A., stwarzający szereg nowych możliwości w zakresie opracowania innowacyjnych technologii oraz rozwiązań produktowych przy wykorzystaniu własnego zaplecza badawczego, a tym samym poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy wielu służb, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na dzisiejszej uroczystości pragniemy powitać w szczególności prezesa zarządu spółki Lubawa S.A. pana Marcina Kubicę. Gospodarza naszego dzisiejszego spotkania. Parlamentarzystów, panią posłankę Elżbietę Gelert. Panów posłów Jerzego Wilka. Być może pan poseł Wilk dojedzie do nas. Pana posła Czesława Mroczka. Pana posła Bartosza Jóźwiaka. I pana posła Pawła Szramkę. Załóżmy, że jechali jednym transportem i zaraz będą. Drodzy Państwo, witamy także serdecznie panów senatorów Łukasza Mikołajczyka i pana senatora Andrzeja Wojtyłę. Są z nami przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, pan dyrektor Mateusz Sarosiek. Witam serdecznie. Oraz komandor podporucznik Maciej Kasprzak. Szef Wydziału Współpracy z Przemysłem Krajowym w Departamencie Polityki Zbrojeniowej. Miło nam gościć także doradcę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Romualda Szeremietiewa. Oraz przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana pułkownika Witolda Lewandowskiego. Jest z nami także pan Oktawian Makowski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pragniemy powitać również przedstawicieli Kościoła. Cieszymy się, że naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski. Oraz ksiądz doktor Marcin Staniszewski, proboszcz tutejszej parafii. Witamy także władze lokalne, pełnomocnika wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Jarosława Babalskiego. Witamy burmistrza miasta Lubawa, pana Macieja Radkę. Witamy także zastępcę burmistrza, pana Stanisława Kieruzela. Oraz radnych szczebla wojewódzkiego i miejskiego. Szanowni Państwo, miło nam także gościć przedstawicieli instytutów badawczych, pana doktora habilitowanego inżyniera Marcina Struszczyka. Dyrektora Naczelnego Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex oraz pana doktora inżyniera Marka Szudrowicza, dyrektora wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Jest z nami także pan doktor inżynier Leszek Bogdan, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej imienia profesora Józefa Kosackiego. Instytut Techniczny Wojsk Lądowych reprezentują panowie doktor inżynier Jarosław Krząkala i Grzegorz Bęczkowski.
Pragniemy także powitać panią dyrektor z banku PKO Bank Polski, który finansuje tę inwestycję, panią Grażynę Strzyżewską oraz panią Joannę Wojcieszek-Lewandowską. Witamy serdecznie osoby odpowiedzialne za fizyczne powstanie nowego budynku, projektanta pana Piotra Jarczyńskiego i generalnego wykonawcę Zdzisława Wierzbowskiego. Dziękujemy także za obecność delegacji pracowników spółki Lubawa S.A., przedstawicieli mediów oraz pozostałych uczestników naszej uroczystości. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, po powitaniu na początek tej uroczystości chciałbym poprosić o zabranie głosu prezesa zarządu spółki Lubawa S.A., pana Marcina Kubicę. Wasza Ekscelencjo, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Parlamentarzyści, Szanowni Panowie Dyrektorzy, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Drodzy Goście. Jestem zaszczycony, mogąc powitać dziś Państwa na uroczystości murowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawa S.A. Cieszy mnie, że stawiliście się Państwo na nasze spotkanie tak licznie. Moja radość jest tym większa, że dzisiejsza uroczystość stanowi zwieńczenie wielomiesięcznych, intensywnych prac i negocjacji. Trzeba było wielu rozmów i dużo dobrej woli ze strony wszystkich zainteresowanych stron, aby dokończyć ten projekt, uzyskać wszystkie konieczne zezwolenia i móc przystąpić do budowy centrum. Dziękuję więc stosownym władzom publicznym za ich cenną pomoc. Szanowni Państwo, realizacja tej nowej inwestycji Grupy Lubawa właśnie w tym miejscu, w Lubawie, nie jest przypadkiem. To tutaj właśnie, 66 lat temu, rozpoczęła się nasza historia. To tutaj, 2 maja 1951 roku, powołano do życia przedsiębiorstwo państwowe Wschodnie Zakłady Konfekcji Technicznej. W 1952 roku przedsiębiorstwo to przyjęło nazwę Lubawskich Zakładów Konfekcji Technicznej, a w latach 90. po jego prywatyzacji i wprowadzeniu na giełdę papierów wartościowych w Warszawie nazwę Lubawa S.A. Przez te wszystkie lata dalszego rozwoju Lubawa S.A. i stworzonej przez nas grupy kapitałowej Lubawa, nazwa Lubawa zawsze nam towarzyszyła i towarzyszy. To tutaj są nasze korzenie, to tutaj biło, bije i bić będzie nasze serce. Jest wiele elementów, które łączą naszą grupę, począwszy od jej właściciela, pana Stanisława Litwina, który połączył z pozoru różne podmioty w jedną grupę, która obecnie stała się swoistym fenomenem na skalę europejską. Mnogość synergii, jakie stworzono wewnątrz grupy, przepływy kompetencji, wspólny rozwój świadczą o słuszności kierunków rozwoju obranych przez Grupę Lubawa. Kluczowym elementem naszej strategii było i jest dążenie do ciągłego rozwoju. Poprzez działania nastawione na innowacyjność i doskonalenie procesów produkcyjnych. Lubawa jako przedsiębiorstwo o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa naszego kraju konsekwentnie dąży do zajęcia pozycji pioniera pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży obronnej. Od lat rozwijamy własną myśl technologiczną, optymalizujemy proces produkcyjny i wprowadzamy nowości techniczne. Głównym kierunkiem rozwoju Grupy Lubawa jest przede wszystkim dbanie o najwyższą jakość produktów, inwestycja w najlepszych specjalistów oraz nowoczesne procesy automatyzacji produkcji. W ten sposób jesteśmy w stanie zwiększać nie tylko jakość produkowanych wyrobów, ale też możliwości produkcyjne firmy. Strategia firmy oraz tempo zmian w branży obronnej zainicjowały współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce. Lubawa patronuje wielu kierunkom edukacyjnym na współpracujących z nami uczelniach wyższych, a także w ramach klas patronackich w szkołach średnich i zawodowych. Inwestujemy w młodych. Dla najzdolniejszych uczniów i studentów fundujemy staże, praktyki i stypendia. Grupa Lubawa chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem. W ramach działalności nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawa będziemy przede wszystkim koncentrować się na takich obszarach tematycznych jak zaawansowane materiały,
nowoczesne produkty oraz technologie chroniące życie i zdrowie ich użytkowników, a także zapewniające kompleksowe zabezpieczenie urządzeń i sprzętu wojskowego. Głównym efektem rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej będzie zwiększenie skali własnych prac badawczo-rozwojowych, a także stworzenie możliwości weryfikacji wyników prac badawczych w skali półtechnicznej. Wzmocniony zostanie także potencjał kadrowy Grupy Lubawa w obszarze badań i rozwoju poprzez planowane zatrudnienie fachowej kadry inżynierskiej. Do pożądanych efektów powstania centrum zaliczyć należy także nawiązanie i rozszerzenie współpracy ze startupami, organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Drodzy goście, w Grupie Lubawa wyraźnie widzimy, że nie sposób wznieść się na wyższy szczebel wartości dodanej bez posiadania w swojej ofercie wyrobów wystarczająco innowacyjnych, reprezentujących wystarczającą wartość, by w globalnym świecie konkurencji przebić się i zaistnieć. Stwierdziliśmy, że podniesienie naszej innowacyjności nie jest opcją, ale jest kluczowym obowiązkiem dla powodzenia naszej strategii i rozwoju. Obecnie nikogo nie dziwi, że ramię w ramię biznesem pojawiają się nowe, często rewolucyjne obszary badawcze i tylko współdziałanie jest w stanie zapewnić sukces zarówno naukowcom, jak i gospodarce w tworzeniu bardziej kreatywnych rozwiązań lub zapewniania potrzeb ludzkości w nowy, oryginalny sposób. Innowacje w polskim przemyśle zwiększają jego konkurencyjność, wzmocnią pozycję na globalnym rynku, a tym samym podniosą jakość życia Polaków, jednocześnie tworząc bardziej kreatywne i otwarte społeczeństwo. W 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło 17 celów zrównoważonego rozwoju, które stanowią globalną agendę rozwojową. Cel 9 odnosi się wprost do kwestii związanych z innowacjami i industrializacją. Innowacyjność jest od ponad 30 lat wyraźnym motorem postępu w wielu dziedzinach, który doprowadził do zbudowania przeskoków rozwojowych zmieniających rzeczywistość w skali globalnej i lokalnej. W Polsce problemem w rozwoju innowacyjności są trudności w komunikacji między światem biznesu a ośrodkami badawczymi. Filozofia jednych z najlepszych światowych uniwersytetów znajdujących się w Dolinie Krzemowej w Kalifornii była tworzona w oparciu o współpracę nauki z gospodarką. Komunikacja między tymi dwoma światami, często tak różnymi pod względem kultury organizacyjnej, jest niezbędna do tego, aby innowacje mogły być wprowadzane w życie. Tworząc nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe, chcemy stworzyć uniwersalną i wielopłaszczyznową platformę efektywnej kooperacji świata nauki i przemysłu. Chcemy, aby Centrum koordynowało pracę wszystkich laboratoriów w Grupie Lubawa, zwiększając w ten sposób ich efektywność i otwartość na współpracę. Chcemy, aby to miejsce stało się centralnym punktem dla rozwoju innowacyjności w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Chcemy, aby miasto Lubawa stało się symbolem symbiozy i intensywnej kooperacji w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji projektów, które tutaj będą tworzone. Chcemy, aby to centrum było miejscem spotkań i dyskusji studentów, pracowników naukowych uczelni krajowych i zagranicznych oraz inżynierów Grupy Lubawa. Chcemy, aby te spotkania i dyskusje przyciągały nie tylko świat nauki, ale także innych partnerów przemysłowych. Drodzy przyjaciele, rozpoczęliśmy naszą drogę 66 lat temu w Lubawie. Dzisiaj wzbogacamy naszą wędrówkę o ten fantastyczny obiekt, będący kamieniem milowym w naszym rozwoju. Niech budowa naszego centrum przebiega sprawnie i terminowo. Niech służy ono pokoleniom i przysparza dumy naszej spółce, jej właścicielom i pracownikom, a także lokalnej społeczności i całej naszej ojczyźnie. Serdecznie Państwu dziękuję.